Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym, szóstym już odcinku mojej weekendowej serii z gry Shadow of Mordor. Jak już mówiłem wam w ostatnim, wczorajszym odcinku, zająłem się poza nagraniem tymi wszystkimi wieżami, które mi pozostały i zdobyciem tych artefaktów i tych wszystkich przedmiotów do zbierania, które dają mi tą M-kę, te punkty mocy czy czegoś, oraz porobiłem jeszcze szkoły przetrwania. Te misje. I teraz, jak możecie zauważyć, ulepszenia mogę sobie rozdać punkt umiejętności. Akurat mam 4, więc. A nie, 5 mam. Ale sprawdźmy, jakie tutaj możemy rozdać. Trafienie krytyczne, cios kończący ostatniej szansy. Możliwe zadania ciosu kończącego podczas ostatniej szansy. To się przyda na pewno. Rzut sztyletem. Dla mnie niepotrzebny, brutalny mord, przerażające zabójstwo z ukrycia, to jest spoko, bo będą uciekać przede mną przeciwnicy. Strzały z łuku w nogi unieruchomają uruka, to jest spoko, wyssanie z ukrycia jest bardzo spoko, więc chyba weźmiemy sobie wyssanie z ukrycia. Później mamy atrybuty, dodamy sobie na pewno miejsca na runy i w sumie tyle, więcej nie mogę rozdać, więc trudno. Dodamy sobie jeszcze runy. Jedną runę tutaj mogę dać albo płomień, albo techniki bojowe zadają więcej obrażeń. Nie wiem które. Weźmiemy orkobójcę. Do łuku sobie też dodamy jakąś runę. Chyba już do łuku nie mam mitycznych. Tak myślałem, nie mam mitycznych. Odzyskujesz 36% skupienia poziomu 11, no jako. I weźmiemy sobie jeszcze do sztyletu jedną runę, dodamy. Aha, tutaj mam jeszcze mityczne. Zwiększona szansa obalenia celu przy rzucie sztyletem. Nie używam rzutu sztyletem, więc oni trochę mi się to nie przyda. Ulepszenia też rozdałem wszystkie, zatem w tym momencie jestem wykokszony. A, no i zmieniłem sobie skórkę. Wyglądam bardziej jak asasyn. Znaczy nie dlatego zmieniłem, po prostu. No i weźmiemy sobie wspomnienie Golluma. Misję zaczniemy. Bo w sumie poza fabularnymi i wyzwaniami nie zostało mi nic innego do roboty, więc to zrobimy. Zatem przejdźmy do obejrzenia tej cutsceny. Dobra, no dalej, no. Co mnie tam obchodzi, twoje gadanie? I chyba sobie będę musiał ustawić przycisk mutowania mikrofonu podczas cutscenek. Bo to, że się nie odzywam, to wcale nie pomaga, ponieważ mikrofon potem zbiera wszystkie szumy. Wystarczy, że nie wiem. Puszczę bąka czy coś i wszystko będzie słychać. Także to nie jest spoko rozwiązanie, ani trochę. Chodź tędy. No, a jak macie jeszcze jakieś propozycje, co warto byłoby zmienić, to naprawdę bardzo proszę, abyście mnie o tym informowali, bo wasze wskazówki, komentarze mogą mi coś pomóc, mimo że tą grę już przeszedłem. I za Gollumem. Czy to jest ich trzech? Mogę ich zabić. Ja nie widzę żadnego problemu. Dobra. Nie, bo wystrzelimy. Panie Gollumie. Czy mamy gdzieś tu jakieś strzały? Tu są strzały. No i pięknie. Cel dodatkowy, zabić strzelców strzałem w głowę. Bum. A gdzie drugi strzał? Aha. Nade mną, tak? Tak? Nie. Tam dalej. Ale ze mnie... Ej, to Gollum jest.
Gdzie są jeszcze strzelcy? Tam jest strzelec. Dobra. Ładnie śpiewa, tak swoją drogą. Mówię, warto robić zadania dodatkowe. One dają mi dodatkowe punkty, więc mówię, talion będzie bardzo wykokszony. Aha, cuchnący strażnik. Ładnie śpiewa. Ej, Baggins. Jemu nie chodzi o Froda, bo on jeszcze nie zna Froda, bo to jest przed w ogóle drużyną pierścienia. Także. Chodzi o to, że jak pamiętacie, jeśli oglądaliście Hobbita albo czytaliście, to wiecie, że Bilbo Baggins ukradł pierścień Gollumowi. Właśnie od tego Bagginsa chodzi Gollumowi w tym momencie. Czy to będą te trupojady? Znaczy nie, no, trupojady są w Wiedźminie, ale tu będą też jakieś potworki masowo chyba atakować. Aha. No to się poczekamy. Tak myślałem. Odszukaj relikt. Jak to odszukaj relikt? Aha, mamy się. Coś tu jest. Może. Ale to może chodzenie w takiej postawie nie wywoła tych stworków, co? Czy mam taką nadzieję, przynajmniej? Aha, już mam to, tak? Tak po prostu, tak szybko. No dobrze. A, wjadłem, udało się. Dobra, teraz się przymknę. Ale ładne rozbłyski. Ale minę zrobiła. No, nie dziwię się. Też bym taką minę zrobił, gdybym zobaczył kogoś tak strasznego. Tak, muszę się napić, bo sushi. It is so fine a gift. O Jezus, chyba umarł. Kappa. A on mówiąc skarb, widzicie, skarb z wielkiej litery, to chodzi o to, że dla Golluma to jest coś ważnego i on chodzi o pierścień główny, tak? Talion trochę jest nerwowy, no nie powiem. Ojojoj. Wow. Mówię, zawsze mi strzelają kości z rana. Jak wstaję. Golume, co tam jeszcze mi powiesz ciekawego? Strażnik niech idzie. O, tak myślałem, co są te trupojady, że... Co to jest? Jezus, ale to głośne jest. Gule, no tak. Czyli trupojady. Dobra, co możemy zrobić? Możemy strzelić tam. Możemy strzelić tam. O Jezus. Możemy strzelić tam. Tu. Powiedziałem tu. I w sumie nie mam więcej chyba możliwości. Zabij 8 guli, no przecież zabiję miliony ich. Bum. Ej, no ale was tu jest więcej niż miało być. No przecież zabijam ich miliony, nie? Boom. Ale one mnie nawet biją mocno. Czy nie to, że nie biją, po prostu bardzo biją. Ej, no ale halo, zabijam te góle przecież. Aha, to jest wyzwanie łowieckie, zabić 8 guli. Aha. To troszkę zmienia postać rzeczy. Nowy cel, pokonaj gulę. A z czym ja walczę?
Łuuu, kozackie. Wiecie, może zbiorę sobie troszeczkę więcej tych... tego zielska tutaj, co? Ej, nie mogę opuszczać misji. O Jezus, no jak ja mam je pokonać? Już tu jest ich tyle. Tyle dużo. A jak wejdę na górę? One wejdą za mną? Tak czysto hipotetycznie. Nie potraficie wchodzić na górę, prawda? O Jezus, ale tam ich jest. Ej, potraficie! I to nawet całkiem spoko wchodzicie. Tylko pojedynczo to ja was będę zrzucał. Dobra. Całkiem spoko to wychodzi. Bo one sobie wchodzą pojedynczo. Walnij pierny rozbłysk, albo nie wal, albo nie wal, albo nie wal, Talion. Talion mógłbyś jednak zejść. Dobra, bom. Bom. To jest w sumie trudne. Bo to jest ich masówka. Ja mówię, troszkę średnio ogarniam na klawce nawet tę grę. Dobra, bierz zielsko. Gdzie masz zielsko? 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 Bierz kontrol. O, nie weźmiesz. No nie weźmiesz jednak zielska, bo jest ich za dużo. Trzeba po prostu ich pokonać w zwykłej walce. Dobra. Dobra, mamy to. Nie było aż tak trudno. No to było cholernie trudne. Może jeszcze jedną misję zrobimy, ale tu widzę, że mam misję. Czekaj. Gdzie? Aha, to są łowieckie, dobra. Tu widzę, że mamy z bliska, tak gdzie ja jestem w ogóle. Tu jestem ja, to mogę zrobić w sumie te misje, mściwe spojrzenie. Bo i tak mówiłem, że będę je robił, a to się przyda, nada. I w ogóle. Spoko. I oczyścimy ten teren tak na dobrą sprawę, co? Myślę, że to będzie całkiem spoko pomysł. Zabij 5 uruków. Nie rozumiem tej misji. Ten aha. Aha, czyli ty nie byłeś blisko. Rozumiem, o co chodzi w tej misji. Rozumiem. Znaczy rozumiem, ale dla mnie to jest głupie. Dobra, niech się nam się skupienie naładuje. Tu już też jesteś z bliskiej odległości. No. Bez sensu jest ta misja, to wyzwanie, no bo z bliskiej odległości to tak trochę easy, ale dobra. Okej. Okay. Tu chyba jeszcze jedna stał za nim, nie? A, już mi się naładowało to. Halo. Misja zrobiona. I z tego co widziałem, tu jest jeszcze jedno wyzwanie, ale którego chyba nie mogę zrobić. Więc może sobie oczyśćmy teren. Aha, tutaj jeszcze mogę się przeteleportować w ten sposób. I tu mam, dobra, to zrobimy to sobie zadanie. Wyczyścimy ten teren. Chyba, że jeszcze jedną fabularną. Albo w sumie wiecie co, zrobimy jeszcze jedną fabularną dla Golluma. Tak, to jest to. Tak, to jest to. Dobra, zrobimy sobie tę misję dla Golluma. Ona w sumie naprawdę nie była bardzo długa, a nie chcę, żeby te odcinki były jakoś specjalnie krótkie, bo to ma być jakieś, powiedzmy, weekendowe oglądanie, tak? Weekendowe nagrywki, żeby to fajnie się oglądało. Nietoperze mam zabić, co to jest? O Boże, to są gule! O Boże! O nie! O mój Boże! Idź sobie. Misja. O Jezu. Dobra, ale czemu się tak ocyś o ocy? Czemu se ocy świecą gulą? Dobra, robimy to. Zrobimy tę misję z Gollumem, to przynajmniej odcinek będzie jakoś nazwany, nie wiem, Gollumowe misje kappa? Czy coś w ten deseń? Jest Gollum. Znaczy, ślady Golluma. Nie cierpię tych misji.
Dobra, no dalej idź. Będziemy się szybko skradać, tak? Ale tutaj widzę nieprzyjaciela, tudzież wroga. Dobra, Karagora ominęliśmy, to w sumie spoko wyszło nawet. Nie chcę się bić, bo to tylko czas zabiera, a chciałbym, żeby, mówię, te odcinki nie były aż takie długie, ale żeby też nie były zbyt krótkie. A walka z Karagorem, jakbym coś spieprzył, a jest taka możliwość, takie prawdopodobieństwo, może trochę potrwać. Co to jest? Karagor. O mój Boże. To jest troll? Ogr? Nie wiem, co to jest. Grauk. Widziałem. O, to będzie fajna umiejętność. Bardzo fajna umiejętność. Chyba to jest to. Aha, to chyba nie jest to umiejętność. Czemu myszka mi nie działa? O, działa. Coś mi się z myszką stało. No, on 12 sekund po przejściu, tak? Bo on to zje. No dobra, ale to jest tutaj ta umiejętność, czy nie? To chyba nie, tutaj nie. A nie, tutaj. Tu będzie chyba ta fajna umiejętność jednak. Dobrze. Albo tą umiejętność sam musiałem sobie rozdać. Nie mówcie, że... To jest tutaj. Nie, to nie ma tej umiejętności tutaj. Chodzi o to, a w sumie nie powiem, to może potem będzie pokazane. Nie chcę, mówię, spoilerów jakichś dawać, bo... To nie będzie nic fajnego mieć świadomość, co za chwilę będzie. Czy on tutaj wchodzi? Ojej, ale to jest dziwne, bo nie wiem, czy to nagrywałem, jak wchodziłem do tej jaskini, to nie było go. A było to pełno ludzi i orków, znaczy uruków, więc dziwne, że nagle w jaskini nie ma nic i jest tylko ten Graug. Dobra. Relikt, gdzie on mógł go ukryć? Pewnie gdzieś na górze, jak żeby inaczej. Albo jednak nie na górze, albo jednak na górze, tutaj na górze. To wszystkie stopy tutaj prowadzą. Nie, Kamil? A mówiłem. Mamy to. Dobra. Cichutko teraz. Bzz. To musi być bardzo nieprzyjemne. Ale elfy jak ziomki się witają. Ale fajne. Pierścienie, o mój Boże. Bum. Ładny pierścionek. Kappa. Bo mówię, to jest historia przed... przed w ogóle drużyną pierścienia. A po Hobicie? Tak mniej więcej to się... wygląda, to chyba dopiero tworzyli pierścienie. Celebrimbor? Ojej, to on? No. Ojoj. Czy to jest Graug? Chyba się zdenerwował na nos. Aura. Tak, to jest mroczny cios. To jest spoko. Patrzcie teraz to. I w ten sposób mogę uciekać. Mogę uciekać z jaskini. Właśnie o tym mówiłem, że taką umiejętność dostanę sobie. Dobra, uciekaj, Albercie.
wieży, tylko... Ojej, nie, 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 to nie miało tak być. Ale to nie szkodzi. I tak ucieknę. Dobra, mamy to. A stąd teraz już chyba nigdzie tego nie użyję. Ale to będzie o... Cześć. To jest właśnie fajny ten mroczny cios. Boom. Żyję! Ja żyję, nic mi nie jest. Ty zawsze sobie wybierasz najgorszych i są dobrzy dla niego. No, a ten cały czas oskarby. Jak im smutny. No dobra, czyli będzie pewnie jeszcze kilka misji z Gloomem. Jaki tu mamy czas? No nawet dobry. Ej, ale halo, misja skończ najpierw. No dobra, misja skończona. I teraz mogę w końcu sobie wybrać. Wybierzemy sobie to wyzwanie strzeleckie i zakończę nagrywkę. 9 dla ludzi, których zgubiła ich moc. Stali się upiorami pierścienia. Czyli na zgóle później, tak? No właśnie. Już wyjaśnił. Dobra, i zrobimy sobie wyzwanie strzeleckie na końcówkę i tyle. Dobra, akceptuj. Dobrze, co my tutaj mamy teraz do zrobienia? 15 uruków w 30 sekund. Oni chyba się grogiem potruli. Ten chyba w krzakach robi coś. Z całą pewnością stanie w miejscu wam pomoże. Na pewno mi. Wiesz, elfie strzały. Mamy to. Uff. Dobra. Może jeszcze jedno wyzwanie? Tutaj mamy wyzwanie ze sztyletem. W sumie poszło mi to o wiele szybciej. Nie, z mieczem. Poszło mi to o wiele szybciej niż chciałbym. Żeby mi poszło. Cześć. Nara. Dobra. Tutaj mamy to. Pewnie będzie zabij czterech. Te misje są naprawdę trudne. Wjechał w ich szeregi. Okej. Okay. Aha, 10 Karagora. No dobra. Trzeba go przejąć. A to też jest fajna misja. Jedna z tych fajniejszych. Teraz Karagor jest mój. Dobra. Mamy 2 minuty na zabicie ich. A ty jesteś najbliżej tutaj? Tak, ci są najbliżej. Po prostu muszę ich zabić, ale mieczem czy... Aha, tak. To wsio ryba. Kurczę, muchy na mnie siadają. A czemu to jest tak daleko? Bum, bum, bum. I czemu ci się pod samym obozem? Om nom 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 nom. Teraz ciebie zjedz. Om nom 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 nom. Ty się nie będziesz liczył? No dobra. Dobra. I teraz go zjedz. Póki leży. Dobra, no i teraz jedziemy dalej, bo to szkoda czasu, niepotrzebnie się to bawiłem.
O Jezu, 2 minuty to trochę mało. 2 minuty to trochę bardzo mało. Ale dobrze, że Karagory potrafią się wspinać. Dobra, zostało nam minuta 45. Szybko. Czekaj, czy się z łuku liczę. Pewnie nie. Skoro to jest wyzwanie miecza, no to... Pewnie się nie liczy, skoro wezwanie miecza, to by było raczej logiczne, nie? Dobra. Ała. Prawym. No, ogłusz go. I użyj prawego przycisku myszy, żeby go przamać. Dobra. Dobra, zjedz go. Dobra, i teraz ciebie trzeba zabić. Dobra, i zjedz go. Dobra, mamy 50 sekund. Oj, 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 oj. A były 3 minuty na każdego minuta. Może go od tyłu to się radę zjeść jakoś? Aha, no dobra, dało się. Wyzwanie ukończone. Pięknie. Dobra. W takim układzie ja się z wami będę żegnał. Tylko jeszcze pokażę wam, jak lubię wyssać energię. Zsiądź. Dobra, zsiądź. A to sobie tam pobiegaj. Nie wiem, zrób co lubisz, tam nie wiem, zdrową kubkę. Dobra. Stańmy, nie wiem, o, tutaj, w ten sposób. Piękny widok, nie? Żegnam się z wami. Dziękuję za uwagę. Zapraszam was do komentowania, subskrybowania i oceniania pozytywnie materiału. I do zobaczenia już w przyszłym tygodniu, w tej serii, a w tygodniu jakieś tam zapychacze. Kapa. Do zobaczenia, hej!